Mam tutaj trzy wyrażenia. Chcę wiedzieć, które działanie da największy wynik, a które najmniejszy. Zachęcam Cię do zatrzymania tego filmu. Zastanów się. Nie chcę, żebyś obliczał i podawał wyniki, ale popatrz na te ułamki i pomyśl chwilę. W porządku. Zanim rozwiążę to zadanie, zdradzę podpowiedź. Może jednak będziesz chciał sam spróbować. Popatrz, że w każdym z tych wyrażeń mamy ułamek 2 trzecie. Tutaj mamy ułamek 2 trzecie. Tu jest ułamek 2 trzecie. I w tym ostatnim też jest ułamek 2 trzecie. Nie jest to widoczne od razu, ale jak się przyjrzysz, to faktycznie tu mamy dwójkę, a tu mamy w mianowniku trójkę. To jest ułamek 2 trzecie. Przepiszę te ułamki. Tutaj będziemy mieli 7 ósmych razy 2 trzecie. Kolejny ułamek to jest 8 siódmych razy 2 trzecie. I ostatni ułamek to jest 5. Na dole też 5 razy 2 trzecie. Jeśli nie znasz jeszcze odpowiedzi na moje pytanie, które działanie da największy wynik, a które najmniejszy, to zatrzymaj jednak ten film i zastanów się chwilę. Sprawdźmy, który ułamek będzie największy, a który najmniejszy. Prosiłam Was na początku, aby tego nie obliczać, nie podawać wyniku, więc spróbujmy sprawdzić to na rysunku. Narysuję tabliczkę czekolady, taki prostokąt. Niech on ma wysokość 2 trzecie, na przykład centymetra, decymetra. 2 trzecie. Tabliczka czekolady o wysokości 2 trzecie, decymetra. Zacznijmy od prawej strony. Mam tutaj 5 piątych razy 2 trzecie. Napiszę to jeszcze raz. To jest równe 5 piątych razy 2 trzecie. Mam już tabliczkę czekolady o wysokości 2 trzecie. Co to będzie 5 piątych? 5 piątych to jest inaczej 1. Biorę 5 części z 5, czyli biorę całość. Zatem 5 razy 2 dzielone na 5 razy 3 to jest po prostu 2 trzecie. Zapiszę to pod spodem. Tutaj mamy ułamek 5 razy 2 dzielone na 5 razy 3. Czyli z tego prawego wyrażenia dostajemy wynik 2 trzecie. Przejdźmy dalej. Tutaj mamy wziąć 7 ósmych z 2 trzecich. Mamy już prostokąt o wysokości 2 trzecie. Mamy wziąć 7 ósmych, czyli powinniśmy wziąć mniej niż cała czekolada. Czyli weźmiemy teraz mniej. Rysuję odręcznie, więc może być niedokładnie, ale postaram się. Rysujemy, tak. I tutaj teraz ta tabliczka czekolady ma wysokość 7 ósmych razy 2 trzecie. To jest mniej niż nasza początkowa tabliczka czekolady. Zostało nam to środkowe wyrażenie. Biorę 8 siódmych z 2 trzecich. 8 siódmych to jest więcej niż 1, czyli biorę więcej niż początkowa tabliczka czekolady. Narysuję to. Czyli tu mamy 8 siódmych razy 2 trzecie. To był właśnie jeden ze sposobów na rozwiązanie tego zadania. Myślę, że już widzisz, które wyrażenie daje największy wynik, a które najmniejsze. Tutaj będziemy mieli najmniej, tutaj najwięcej. Możesz na to patrzeć w ten sposób. Jak bardzo powiększamy lub pomniejszamy ułamek 2 trzecie, inaczej skalujemy. Tutaj braliśmy całe 2 trzecie, bo mnożyliśmy 2 trzecie razy 5 piątych, czyli 2 trzecie razy 1. Tutaj mnożyliśmy 2 trzecie przez 7 ósmych, a 7 ósmych to jest mniej niż 1. Wzięliśmy mniej niż całą początkową czekoladę. Gdy mnożysz przez ułamek, który jest mniejszy od 1, to zmniejszasz liczbę. Gdy mnożysz przez ułamek większy od 1, tak jak w tym środkowym przypadku, to zwiększasz liczbę. I faktycznie tak nam wyszło.